Baby, we got something special. Hej kochani, witam Was serdecznie na swoim kanale, z tej strony Makeup Goddess. Zapraszam Was dzisiaj na test nowej maskary z Benefit. Jest to maskara They Are Real Magnets. Jest to kompletnie nowa maskara, która swoją premierę miała dosłownie kilka dni temu, także mam nadzieję, że jeszcze żadnego filmu na jej temat nie widzieliście. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi, zachęcam do subskrybowania tego kanału oraz zostawiania łapek w górze. I wiecie, gdyby to był test jakiejś zwykłej maskary, to bym się aż tak nie cieszyła z tego, ale ta maskara jest totalnie innowacyjna i ja Wam chcę przeczytać, co tutaj o niej pisze producent. Szczoteczka o magnetycznym rdzeniu przyciąga magnetyczną formułę, która pokrywa Twoje rzęsy daleko poza ich końce dla efektu liftingu i wydłużenia. Zawiera wypustki zigzag, które idealnie rozczesują, rozdzielają włoski. Wzbogacona minerałami formuła tuszu jest lekka, niewyczuwalna na rzęsach, a efekt wydłużenia i intensywność można budować, nie rozciera się i nie kruszy. I tutaj producent obiecuje, że po użyciu tej maskary nasze rzęsy będą dłuższe o 40%. No jestem serio jakby ciekawa, jak to działa. W ogóle mam rozumieć, że ta szczoteczka w tej maskarze jest jakby magnetyczna i w tej formule tego tuszu będą jakieś takie magnetyczne drobinki, które będą to przyciągać. No jakby, no po prostu jestem w szoku, ale jak zobaczyłam, że takie coś wychodzi, to pomyślałam sobie, że koniecznie trzeba to przetestować i sprawdzić, czy to ma jakikolwiek sens, bo powiem Wam, że mi na przykład bardzo się podoba to, że niektóre marki jakby próbują robić nadal coś innowacyjnego, bo czy ta maskara będzie dobra, czy nie, to przynajmniej oni jakby próbują te takie zwyczajne kosmetyki, które są dość nudne, urozmaicić, chociażby przez jakieś nowe, innowacyjne właśnie metody. Mam dość długie rzęsy, ale myślę, że jeżeli naprawdę ten efekt wydłużenia ma być większy o 40%, no to raczej zobaczymy znaczną różnicę. Ta maskara jest dostępna w Sephorze i kosztuje 149 zł, więc sporo. Nawet chyba jest droższa niż ta maskara Better Than Sex, która już jest moim zdaniem świetna. No ale dobra, przechodzimy do testowania. W ogóle bardzo ładne opakowanie, no ale to chyba nikogo nie zdziwi. Jeżeli maskara kosztuje 149 zł, to jednak każdy oczekuje, że ona będzie fajnie wyglądać. I za chwilę już zobaczymy, co tu jest w środku. Okej. W ogóle maskara jest w takim opakowaniu. Mega mi się to podoba. Tak jak widzicie, tutaj ma taki jakby magnes narysowany. Ej, tak trochę się aż zaczynam przejmować tym. Ops, jest jeszcze jakaś instrukcja? Okej, dobra. Ale to chyba to, co ja już Wam przeczytałam. Ogólnie trochę się zaczęłam stresować, bo to... To serio? No dobra, zobaczymy. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Tak jak widzicie... Mocno była zasana. Tak jak widzicie, tutaj te wypustki są bardzo, bardzo króciutkie. Kurczę, magnetyczna maskara. Tak jak widzicie, dzisiaj mam trochę większe kreski, bo takie mi się... tak naprawdę to nie takie mi się spodobały, tylko wiecie, ręka mi się ześlizgnęła i trzeba było pogrubić jedną i drugą. Tak, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tak nie robi. Okej, mamy pierwszą warstwę. No, rzęsy są wydłużone, nie wiem, czy jakoś tak spektakularnie, chyba tak samo jak zazwyczaj. No, ale to jest dopiero pierwsza warstwa. W ogóle jestem mega szczęśliwa, że nie było jakiegoś takiego dziwnego odczucia, bo się bałam, że wiecie, że jak już nałożę ten tusz i ta szczoteczka, to że ten magnes jakby będzie aż tak ciągnął troszkę te rzęsy. Okej, przestawiłam trochę lusterko, tak żebyście lepiej widzieli to, co tutaj się będzie działo z tymi rzęsami. I lecimy z drugą warstwą. Nie no, są wydłużone i to mocno. Ogólnie ja nie jestem przyzwyczajona do tak małej szczoteczki. Teraz używam jednak tuszu, który ma taką olbrzymią szczoteczkę, jest to tusz Znam i ciężko mi jest się odnaleźć w tej małej szczoteczce. Rzęsy są mega wydłużone. Ja takich długich rzęs naprawdę dawno nie miałam. Myślę, że jeżeli macie takie rzęsy krótsze, to ta maskara może robić naprawdę świetną robotę u Was. I nałożę jeszcze troszkę tego tuszu, ale naprawdę już niedużo,
kupuję. Zazwyczaj gdzieś robię właśnie dwie warstwy, max 3. Ja cię kręcę. Ej, no świetnie to wygląda, jakby... I teraz dolne rzęsy. Komfort jest o wiele lepszy niż przy używaniu takiej dużej szczoteczki, bo nie boję się tak strasznie, że wiecie, że pomarzę sobie dolną powiekę. Jeżeli chodzi o sam efekt, no to możecie zobaczyć i porównać sobie te oko a te oko. No ja wam powiem, że jestem naprawdę w szoku. Tak wydłużonych rzęs nie miałam naprawdę dawno. A powiem wam, że byłam mega sceptycznie nastawiona do tego tuszu. Jak otwierałam tą maskarę, to mówiłam, że tak jakby ciężej było ją wyjąć, że jakby była mocniej zasana. Myślę, że to też przez te magnetyczne drobinki i to, że rdzeń tej szczotki jest magnetyczny i to po prostu mocniej się, że tak powiem, przyciąga. Jestem w dużym szoku, bo spodziewałam się, że raczej to będzie takie, no coś fajnego i wiecie, spoko do pokazania, wow, magnetyczne, coś się przyciąga, no i tak dalej. A te rzęsy są mega wydłużone. Na pewno są wydłużone o 40%. I wy możecie nawet tutaj zobaczyć, jak te rzęsy pięknie teraz wyglądają. Oczywiście ja za kilka godzin dam wam znać, jak ta maskara mi się utrzymała. Jak na pierwsze wrażenia muszę wam powiedzieć, że robi dokładnie to, co obiecuje producent. Wydłużę, myślę, że w spokojnie o te 40%. Jeżeli szukacie jakiegoś innowacyjnego produktu, który być może rozwiąże wasz problem krótkich rzęs, to myślę, że warto się tym produktem zainteresować. I tak, to już by było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Jeżeli film wam się spodobał, oczywiście zachęcam do zostawienia łapek w górze oraz pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Zachęcam was również do sprawdzenia mojego Insta. Dziękuję wam bardzo, miłego dnia i do zobaczenia niedługo.